Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Pomiędzy odcinkami wydobyłem wszystką rudę możliwą z tej kopalni nieopodal. Pozbyłem się też niepotrzebnych mi na tą chwilę przedmiotów i dlatego udźwig jest spoko, możemy kontynuować, a więc to, co żeśmy chcieli zrobić teraz, to oddać zadania. I ewentualnie może jeszcze uda nam się pogadać z Sindingiem kiedyś. I będziemy mieli większość tutaj zrobioną, prawda? Znaczy przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Jeżeli tak, no to wtedy ruszamy sobie. Tu można by Exploring przywalić na pewno coś jest w sumie. A nas tam nie było. Można by sobie poszukać rzeczy. Ewentualnie można będzie ruszać powoli do Rorikstead, a później do Markartu, myślę. Ale jeszcze zobaczymy. Tak czy siak, jeszcze się nie zajmowałem jakoś zajebiście tam kowalstwem czy coś, nie? Tylko sobie przytopiłem rudy na sztabki i schowałem. Ktoś ci ukradł słodką. Tutaj Runil był, nie? Gdzieś. A więc tak, to leci. To możemy sobie wziąć. Zajebiście, że leczy wszystkie choroby, nie? Mówiłem już to chyba. Jest odpowiedzialny za cmentarz tutaj Falkret. Wojna to w Falkret nic nowego. Wystarczy. Mam twój dziennik. Cmentarz by to zobaczył. Dziękuję. To zbiór boleści, o których próbuję nie zapomnieć. Proszę, obiecałem ci to. Wow. Dużo. Życie jest stanowczo zbyt krótkie. Stanowczo zbyt krótkie, nie? W ogóle czemu nie może być tak, że kurwa, nie wiem, ludzie żyją 200 lat, a nie max, bo max 100 w sumie, nie? Bo jacyś rekordziści się trafiają, co tam 120 docisną. Ale to zajebiście rzadko. Tak przeciętnie to tak do 8 dych chyba max, nie? Będzie taka średnia, mi się wydaje. Znaczy jeszcze zależy w jakich państwach, bo w niektórych to kurwa dalej średniowiecze. Neina ma dla mnie nagrodę. Co to było? Okej. Okay. Aha, to za zabicie tych przywódców, bandytów chyba, nie? Chronię Jarla, ktokolwiek nim jest. Jest... Sidgeir bywa raptowny, ale słucha mnie i Helwarda. Przywódca bandytów z miejsca znanego jako kopalnia wam zrzuci nie żyje. Jestem tu, by odebrać za niego nagrodę. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Super. Niech mądrość już zawsze rozświetla ci drogę. Co mi tutaj zaznacza znowu? Pomów z Sindingiem, nie? Kurwa, no będziemy się męczyć, żeby z nim pogadać. Tak? Czego ode mnie chcesz? No i musielibyśmy to zrobić, żeby było 3 na 3. Co nie? On mnie wtedy tanem tutaj też by mianował, kurwa. Ale nie mogę, no. Nie mogę mu pomóc, bo jeszcze zobaczymy, co tutaj jest. Jest to księżycowa choroba, jeszcze mam tutaj coś chyba. Pomóż mieszkańcom Falkret, nie? A, ukradni przedmiot, prywatny list dla osoby imieniem Denger, to można spróbować. Ciekawe, gdzie ten miecz Czerwonego Orła jeszcze.
Daleko, nie? No tak myślałem, że to gdzieś tam będzie. Pomóż Sindigiem albo ukradnij przedmiot. Dobra. Można spróbować, kurde. Nie wiem, czy mnie widzą. Wbita na HT. Kogo nie ma? Cyk. Pierwsze moje złodziejstwo. Kurwa, pies przypał robi tylko, nie? Gdzie ten jebany list? O, jest. Stary przyjacielu, potrzebuję tyle rudy żelaza, ile zdołasz zdobyć. Muszę mieć dwa razy więcej towaru niż zwykle. Wiem, że kopalnia nie jest już tak bogata jak niegdyś, ale zapłata będzie szczodra. Okej. No dobra, Dengeir. Chciałeś, to masz. Nagnaty Shora, przystojny mężczyzna w Falkret. O, jest, wyszedł. Oto list Loda. To jakiś kot. Potrzebuje tyle rudy żelaza, ile zdołasz wykopać. Nie jest szpiegiem, ale jasne jest dla mnie, że cesarscy zmuszają Loda do wykucia dla nich większej liczby mieczy i zbroi. Dobra robota. Weź to. Okej, pomogłem. Czego ode mnie oczekujesz? Być może dane ci było zobaczyć otwarty grób na naszym cmentarzu. Większość mieszkańców uważa, że to robota złodzieja zwłok. Prawda jest mniej przyjemna. To jest... był grób Wigara, mojego przodka, który nie żyje od stuleci. Okej. On również wampirem. Moja rodzina miała za zadanie trzymać go pod ziemią, ale ostatnio ktoś ukradł kamień strażniczy i Wigar uciekł. I ja mam do ciebie odnaleźć ten kamień? Za późno już na kamienie strażnicze. Wigara należy zniszczyć. Jeśli ludzie się dowiedzą, moja rodzina okryje się hańbą. I co, powiedzcie, że nie chcielibyście żyć w takim świecie, który jest tak właśnie ciekawy i kolorowy, kurde, urozmaicony, nie? Gdzie niektórzy ludzie mogą żyć długo. I szczęśliwie lub nieszczęśliwie, ale długo. Dopilnuję, by Wigar został unicestwiony. Dobrze. Zapewne uciekł, by zgromadzić sobie podobnych. Okej. No to mamy zadanko. Jeszcze może mnie od razu tutaj tanem chyba, nie? Mianować. Gdzie ten Wigar, kurde? Tylko nie mówcie, że znowu gdzieś wyjebał, nie wiadomo gdzie. Może nie mam, no... Tu jest. No dobra, daleko nie jest. Tego Sindinga bym odmulił, ale no nie wiem, musi się chyba pofarcić nam. Tak czy siak, zagadajmy z Jarlem. Tak? Czego? Boland bardzo wiele opowiada o wojnie i gromowładnych, ale dobrze wie, kto na tym zyskuje. Twoi ludzie otrzymali pomoc. Zgodnie z mym prawem Jarla, nadaję ci tytuł Tana Falkret. Gratuluję. Przydzielam ci osobistego huskarla i ofiarowuję tę oto broń z mej zbrojowni, by stanowiła oznakę twego urzędu. Powiadomię też strażników o twym nowym tytule. Nie chcemy przecież, żeby cię traktowali jak zwykłą łajzę.
Oręż Tana Falkret. Odwiedź mnie jeszcze kiedyś. Być może mi się przydasz. Ale słabe. 21 punktów obrażeń. Jestem twoim huskarlem z nadania Jarla. To zaszczyt ci służyć. Okej, nie chcę ciebie. Mam tutaj swoją koleżankę jedną już. No dobra, to chodźmy tego wampira zgnoić. Jeszcze po drodze spróbuję zagadać tutaj. Może się odmuli tam na tych schodach. Wszystko w porządku? O co chodzi? Naprawdę daleko nie jest, kurde. Co smoki? Przyleciał? Co? Obserwuj niebo. Jakieś kłopoty? Tak, ten koleś kurwa co tam jest w pierdu nie może wejść na schodek. Jest kłopot. Nie obijaj się. Nie mam pytań. Może później spróbuję coś wymyślić. Może mu strzałą mu jebnę, ale to automatycznie agresywne się zrobi, nie? Dobra, trudno. Na razie sobie to zadanie odznaczę, bo szukamy wampira w takim razie. Którędy będzie najszybciej. Jest! Kurwa, mówiłem. Chodźmy mu na... wyjdźmy mu. Ciężko powiedzieć, czy tu wyląduje na mieście? Nie, chyba co? Może tak, może tu wyląduje. Krwawy smok. Na chatce wylądował. Dawaj tutaj kurde do mnie. No nie mam jak go dziabnąć, nie? Chyba obrywa. Kurde, dobrze dla mnie, nie?
O, jest. Ostrożnie! Tyle lat żyję i jeszcze czegoś takiego nie dano mi było zobaczyć. Gdyby nie to, że udało mi się zobaczyć to na własne oczy. Tyle lat żyję i jeszcze czegoś takiego nie dano mi było zobaczyć. Coś się dzieje. Dobre, co? No to mieliśmy jeszcze, kurde, przy okazji rozrywkę dodatkową. I jakby to zrobić? Skoczę na chatę. Schowam te łuski i kości smoka, bo to zajebiście dużo waży, nie? I pójdziemy tego wampira szukać. Także jak... No ciężko się nudzić w tej grze ogólnie rzecz biorąc, prawda? Skoro, kurde, tyle rzeczy można robić. Okej, gdzieś tam się schował wampir w tych górach, moi drodzy. Jak tam dojść? Czy jakaś droga nas zaprowadzi? Tu można spróbować. I chyba tędy będzie trzeba iść. Teleport, kurde. Tu jakaś droga jest, nie? Tędy musimy iść. Okej, jakiś obóz. O kurde, powycinali wszyscy. Płytowa zbroja nawet nie jest zła. 91? Kurde. Słabszy. Pusto? Dobra, ten ma nawet fajną zbroję, ale mam lepszą, a i ona chyba też ma lepszą. Tylko się upewnię może. Będę dźwigać twoje ciężary. Cie. Lecimy. Lecimy dalej. Tu jeszcze jakiś obóz niedokończony. Co to jest? Zamarznięty ktoś albo w kamień zamieniony. Była bitwa.
Zwój kręgu śmierci. O, zajebiste. Natychmiast zabija znajdujące się cele w kręgu, które mają zdrowie na poziomie mniejszym 40%. Żona drwala. Nic. Już nie będę tego zbierał. Torba aptekarza. No i dobra. Którędy teraz? Jeszcze nie wszystko tutaj ogarnąłem, nie? Ale dobra, chrzanić teraz nie będę, się może przy okazji. Dobrze idę? Dobrze chyba. Tylko bez faili dzisiaj, proszę, bez faili. Jakiś przesadzonych. W ogóle mieli w rodzinie wampira, kurde, nie? To jest w ogóle rozkmina. Ej, ale rozkminiacie to, w jakim strachu musieli żyć kiedyś ludzie zajebistym ciągle? Oni wierzyli w takie rzeczy wszystkie, nie? Oni nawet w gorsze rzeczy wierzyli, kurwa. Najgłupsze rzeczy, może tak. Oni musieli cały czas się czegoś obawiać, kurwa. Okej, dobrze idę czy niedobrze, bo już sam nie wiem. No, wlazłem cię, siala. Dobra, idziemy. Tu coś jest. Oznaczone. Z reguły na drodze coś takiego było, nie? Polana przodków. To jest polana? Czegoś nie kumam. Aha, okej. No dobra, to włazimy, nie? Dobra, tu na razie nie ma sensu wchodzić. Może później. Wilk lodowy miał obozowisko swoje chyba. O. Okradni, czyli ktoś jeszcze jest tego właścicielem. Whatever. Tron upustu krwi, o kurwa. Brzmi groźnie. To kurde, wampir wiedział gdzie się skryć. A wampir taki kurde... Ja lubię wampiry ogólnie, nie? Takie są kurde, takie tajemnicze, takie... Tylko, że jest milion wyobrażeń też wampirów, nie? I na dobrą sprawę. Mi się podobało, jak było w wywiadzie z wampirem to pokazane. Takie wampiry lubię. A nie na przykład takie jak Blade. To już mi się nie podoba.
No. Tu jeszcze coś. Kurde, wampira będziemy walczyć. Pies na mnie zgubę sprowadzi. No jak W, nie? Pułapka. Teraz jak to wyłączyć, kurde? Okej, okay, nie dadę... Są nowo powstałe wampiry. Zajebiście! Właśnie o tym mówiłem, nie? Nie dadę pnicie jak... Paj stoi w tych płomieniach, ja pierdolę. Słabiutko biją te moje, kurde, płomienie czasami, nie? Ale jakoś tam powolutku trzeba je jakby, kurde, wiecie... no tego skilla robić. Powinniśmy żywić się, chcemy. Płód. O, no co ty? A ja właśnie się zastanawiałem, czy to nie jest... Czy to jest posąg, czy to jest, kurde, jakiś stwór, nie? A się okazuje, że to był i posąg, i stwór. Ten nie wstanie. Kurwa, myślałem, że na coś nadepło. Zaryglowany. Okej. Kurwa, myślałem, że przeszuka, a ten wziął kosz. Czuję krew śmiertelnika. Ostatnio dużo bluzgam, nie? Że mi coś nie wyszło. Barbos! Jak tam wlecie? Co my tu mamy? Duch Nirn chyba znam, to znam. Tego chyba nie znam. I tego chyba też nie znam. Co to jest? Wilcza Królowa 5.
chyba nie mam. Dłonie, kurwa, jedli. Przesada, nie? Co tam je było? Poznajesz ze mną całkiem nowe rzeczy, Lidio, prawda? Jest tam kto? Ha? Pustwo! Litości! Litości, o nie. Chyba żartujesz. Pewnie też zaraz chory będę, nie? Na wampiryzm. Albo już jestem. Tu żarcie pewnie. No już to mam. Enchanty można zdjąć. Ciekawe, czy wstanie ten gargulec. Mam wrażenie, że tak. Jak już tu jestem, zdejmij zaklęcie. To można zdjąć. To zostawiam. Tu mamy otwieranie zamków, nie? To szkoda mi tych, kurde, płytowych butów. To jest dobre w sumie. Rzucanie czarów zniszczenia kosztuje tylko 190... Mam dwie takie zbroje, to jedno mogę poświęcić. Ale tych butów to mi szkoda. A więc teraz było już magia, magia, zdrowie, zdrowie, kondycja, więc znowu lecimy magia. Pancerz ciężki mam, bo pierścień chyba mi powiększa, nie? Jeszcze by się przydało lepszym być, kurde, w walce. To są topory. Cięcie poprzeczne. Niezablokowane zwykłe ataki mieczami i zwiększają obrażenia twoich potężnych ataków 25% na 4 sekundy. Dobra, dawaj. Potem jest opadający miecz. Potężny frontalny atak mieczem powoduje krwawienie 20 sekund. Kiedy poziom zdrowia krwawiącego co do spadnie 5-25% ciosy mieczem zaczynają zadawać 10-krotnie obrażenia krytyczne. Wow.
Trzeba to wziąć następne. Idziemy dalej. Wiedziałem. Pierdol, że mnie zabije. No nie mogę blokować, jak mam kurde w tej drugiej ręce czar, no bo pod tym samym guzikiem mam blokowany, nie? I chyba nie mogę go zmienić, mam wrażenie. Nie patrzałem. Nie mogę. Nie ma w opcjach takiego, po prostu jest ten drugi przycisk myszy i chuj. Oła. Chyba jestem coraz bliżej. Wilka se tu trzymał. O, tu są jakieś typki, kurde. No dalej! Barbas, nie zostawiaj mu szans. Co to jest Palla 1? Wow, ładnie wygląda, nie? Opancerzona krasnoludzka szatamanka. Szkoda, że wygląda jakby była opancerzona. Może tak. Nie dasz mi rady! Cicho teraz. Flet, myślałem, że to kołek. Musiałem. Ach. Incydent w Necrom. Iluzja wzrasta. Stalowy sztylet dusz. Dobre rzeczy, nie? Niepokoju. Uciekają od walki. Orkowy wielki miecz. 21. Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 3 sekund. Fajne. Ale z takimi obrażeniami to może być ciężkie. Do wykonania.
Okej. Okay. Aha, wiem gdzie jestem. Pułapka, uwaga, jakaś pewnie. Jest. Nieważne. Ten głupiec będzie gwiazdą następnego aktu przedstawienia. Ogar śmierci. Kurwa. Okej. Odporność na magię może. Siła. Trucizna. Jestem odporny na to. Na leczenie się, nie? Barbas go wykończył. Nie miałeś nic fajnego. Niedawno z podziemi ucieknie. Boże, ogarnął śmierć, 5 dych. Bandyci chcieli też coś tu skurać, nie? Jak tam wejść na górę? Pewnie coś tam jest fajnego. Już sobie miejscówkę dobrą zrobię. Kurwa, rzucają mną te kości, nie? Bzdura. Kompletna. Nie ma nic. Dawaj, srebro. No, spokojnie. O, jest. Jakiś kuferek. Żelazny wielki miecz strachu, spoko. Żwawy krok. Podczas koncentracji prędkość poruszania się zwiększa o 20%. U Ludwiku 25%. Potrójny bonus poza walką. Dobra. No i pięknie, jesteśmy przy wyjściu. Trochę mało tam było dobrych rzeczy, dobroci, bym powiedział.
Ale zadanie wykonano. Możemy wracać do Falkret. Oddamy zadanie i na dzisiaj koniec. Kurwa, ten smok się teraz będzie walał. Czy ktoś może to posprzątać, bo to w ogóle nie pasuje do krajobrazu. Wejdź. W palenisku płonie ogień. Najpopularniejszy utwór w tych okolicach. Masz więcej oleju w głowie niż myślałem. Wigar nie żyje. Moja rodzina ci dziękuje. Weź to na dowód naszej wdzięczności. I na tym sobie dzisiejszy odcinek skończymy. Dzięki wielkie, że wpadliście, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnej historii z naszych przygód w Skyrim Special Edition na modach. Na razie.